No, moi drodzy, jest pan Richard Leeson, który jest ponoć wart tak wiele, że o Matko Boska. I to on jest na 7 spotkań. Richard Leeson. No, jest, moi drodzy, Richard Leeson, tak z ciekawości. Jest ktoś w stanie sprawdzić teraz, ile Richard Leeson jest wart? Bo o ile ja dobrze kojarzę, to on był wart tak dosyć dużo pieniążków, nie? Richard Leeson, 90 tempa, 90 strzałów, 87 podań. No chłop wygląda świetnie, nie? Czysto teoretycznie to mi taki Ferland Mendy by się też tutaj przydał, bo ten Mendy by mi o tutaj około 2 milionów. Okej. Okay. Rashid, nie, no Rashice nie bardziej. Rashice nie bardzo. Zastanawiam się nad Mendy. Nad Mendy, bo Mendy by mi akurat pasował autentycznie do składu, zamiast tego pierdzielonego Verona by mi pasował do składu, bo to Francuz, środkowy pomocnik defensywny i on by pasował mi do drużyny. Ale z drugiej strony, jak ma się do wyboru kartę, która jest warta 2 miliony, to głupio by było odmówić chyba temu zawodnikowi, co? Chyba trzeba go kupić, nie? Znaczy wziąć, ale się zastanawiam, no bo... Kurczę, tak strzelanie... Dobra, zabijcie mnie, biorę Mendiego. Niech zabije mnie każdy, kto po prostu teraz w tym momencie się pojawił, a sam nie do końca wie, że to zrobiłem, że nie wybrałem karty, która jest warta tyle pieniążków, ale trudno! Nie mordujcie mnie, dobrze? Dziękuję. On będzie mi ładnie tutaj pasował. On będzie się super zgrywał. Super koledzy będą. I tyle. A tamtym ziomalem to co ja bym pograł? Ja bym nie za wiele pograł sobie. A tak to z niemy ich stronami. I Bankson, patrzcie jak to pięknie bangla. Patrzcie jak to będzie latać, nie? Zagramy sobie tak jak najbardziej. No i Mendy jak najbardziej mi tutaj pasuje, moi drodzy. Z ciekawości może nawet go kupię sobie do składu, może to będzie jakiś... Nie, no nie kupię, bo tutaj przecież mam wlecieć do domyślnie Clarence Seedorf, więc go nie kupię. Ziyech jest na 7 zgrania, a Ziyech da radę na 7 punktach zgrania. Ziyech jest kozak, Ziyech da radę. Ziyech ogarnie. Jak kolorowo w tym składzie. Otóż to, bardzo kolorowo. Chciałem, żeby było w ogóle tak jeszcze bardziej kolorowo. Boli mnie fakt tych zwykłych kart, ale no... Szczęścia niestety do player picków nie ma. Nie bardzo. Dwanaście tysięcy? Ile masz puszek? Nie, chyba nie do końca jestem w temacie, o czym rozmawiać na czacie. W każdym razie, moi drodzy, sklep. Odnośnie Verona, to Domanu go ostatnio pochwalił, także wiesz... No dobrze, no ja Veronem rozegrałem... Chwila, ile ja nim rozegrałem spotkań? Rozegrałem nim 300 spotkań. Więc z całym szacunkiem oczywiście... Veron okej. Veron się nadaje, ale dokładnie do tego, czym jest tutaj u mnie w składzie. Nadaje się jako zapychacz do zgrania, żeby było zgranie, żeby to wszystko zgrywać. I szkoda by go było trzymać na ławce rezerwowych, ale poza tym... No nie polecałbym kupować Verona. Nie, jak dla mnie od Verona jest dużo lepszy Awar. Awar jest przekotem. W porównaniu do tego Verona to jest dużo lepiej. Tylko wiadomo, no Awar nie jest ikoną, więc nie zgrywa wszystkiego, więc to jest taka, a nie inna zależność. Dobrze, moi drodzy, skład mamy poustawiany. Czy ja tutaj kogoś ewentualnie jeszcze mogę dać? Tak się zastanawiam teraz, czy mogę tutaj jeszcze kogoś dać, czy nie. Kup Pogbę za Kantę. Nie, Kante jest tym moim typowym defensywnym pomocnikiem. To nie, to nie jest ten. W ogóle Vardy ma lepsze wszystkie statystyki od Wrighta teraz i się zastanawiam, czy to prawda. Chociaż Wright też ponoć został pochwalony w owym materiale, legendarnym. Ale no cóż, moi drodzy, dobra, kondychę, czy ktoś tutaj z kondycją nie domaga? No Mbappe możemy dać kondycję, ale oprócz tego jest wszystko w porządku i myślę, że możemy sobie jak najbardziej wyjść takim składem na ten mecz. Tego Mendiego jestem bardzo ciekawy, z ciekawości zobaczę sobie na podbinie, jaki styl gry dla niego będzie pasował i jeżeli jest to jakiś styl gry, którego mam sporo, to mógłbym go dać. Zresztą zobaczymy, ja mam dużo jakichś takich różnych stylów gry, bo ja tego po prostu nie czyszczę, nie sprzedaję ani nic z tych rzeczy. To też są najczęściej style gry takie... Gunwo style gry. Ale zobaczymy. Anhor. Najbardziej by pasowała do niego kotwica. Kotwicę mam chyba. Mam jedną kotwicę.
Ewentualnie mówią też o Powerhouse'ie albo Guardianie. Chwila, Guardian to jest sobie strażnik. Dribbling i defensywne. Gladiator, obrona i strzały. Kurczę, a wartownika jakbym mu dał? Chociaż podania w sumie. Mocarz mógłby być. Mocarz mógłby być w sumie. Mocarz jak najbardziej. Jak on ma być jako SP, to mocarz by chyba zabanglał, nie? Tak mi się wydaje. Że mocarz by chyba do niego zabanglał. Jak on ma być taką jako SP, to będzie w porządku. Daj Komana na ławeczkę. Nie, od Komana lepszy James. Od Komana James lepszy. Zobaczymy, jak Coman będzie tam dalej leciał. Może jak się będzie w okolicach 90 punktów overalla pokaże, to może wtedy będzie lepiej. Motorniczy mówicie, że motorniczy, maestro, strzały, podania, dribbling to tak nie bardzo. No kotwica spoko. Filar może? Ej, Filar w sumie? A jakby Filar mu dać jeszcze? Filar, to jest backbone, tak? O nie, to lepiej wygląda z mocarzem. Dobra, mocarz, nie będzie mocarz. I whatever, tak? Wiem, mam tych styli gry. Dobra, jest fantastycznie, moi drodzy. Takim składem sobie zagramy meczyk w Food Champions. Zagramy sobie pierwsze spotkanie w tym Food Champions. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie... Jak to wszystko będzie wyglądać. Tak więc, Mistrzostwa Food. Rozegrajmy sobie to spotkanie. Graj w Mistrzostwach Food. A tam taktyk jak u ciebie bilans, jak wszystko bangla. Siemaneczko Wyder, witam bardzo serdecznie. Elliot studiuje, no dzisiaj byłem na uczelni niestety od 8 rano, jutro też od 8 rano niestety na uczelni. Zobaczymy jak ten Ferland Mendy się spisze. Ja zapomniałem się zakwalifikować. No ja na telefonie się zakwalifikowałem, więc to dobrze, że jest ta apka, że można to zawsze zrobić. A skład przeciwnik, o kurde, jak na pierwszy mecz, to kurczę, taki skład, powiem wam szczerze, naprawdę dobry. Naprawdę bardzo dobry. Ben Yedder, player of the month, Figo, Neymar. Neymar i Ben Yedder, trochę się obawiam. Jakby tam jeszcze był Mbappe, no to już w ogóle taka klasyczny tercet po prostu rozwalający wszystko i wszystkich. Aouar, Kante tam chyba, był Ramos, więc skład naprawdę, moi drodzy, przyzwoity, nie ma na co narzekać. No dobrze, zobaczymy, jak to będzie się prezentować ten nasz Mendy, jak się będzie prezentować nasza ekipa. Dobra, fantastyczne przejście, super. A, Boże, przecież on ma 4 gwiazdki sztuczek, a nie 5. A, i to jest ta kwestia, że się czasami przyzwyczaiłem się troszeczkę do faktu, że mam napadziora, który ma 5 gwiazdek sztuczek. I to jest problem, bo jak na Ben Yeddera czasami się przerzucę, to generuje troszeczkę... Oj, ale się spóźniłem, Boże, to nawet to... Bez jakiejkolwiek dyskusji, nie? To problem jest taki, że jak czasami próbuję zrobić zbud, który normalnie mi wchodzi Neymarem, to coś mi nie pasuje, cholera jasna sobie. Myślę, że kurde, o co chodzi? Czemu ten ziomek nie chce tego robić? Patrzę na nazwisko, Ben Yedder. No i to wszystko wyjaśnię. Dobra, Mbappe, ale się cudownie zatrzymałem, piłkę mi po prostu zabrał. Chciałem sobie zrobić, się cofnąć z L1 i R1, a tu nic z tego nie wyszło. Dobra, na Neymara trzeba uważać, bo Neymar to, zwykły Neymar potrafi namieszać tak bardzo w meczu, że głowa mała. Przerzućmy się na Kante, Lele. I Kante robi to, co ma, robi najlepiej. Mendy, Ziyech, podanie na spalonym Mbappe niestety. Przejęcie piłki przez przeciwnika. Czy będzie dzisiaj Need for Speed? Może, jeżeli się zmęczę wystarczająco tak futem, to myślę, że może ten Need for Speed być. Jestem po obiedzie, zjadłem sobie na uczelni, więc możemy, będzie podanie w środek pola, na całe szczęście podawał górą i był spalony, więc może ten Need for Speed dzisiaj będzie. Może nie będzie, ale jest taka opcja, że będzie, jak najbardziej. Mendy, zobaczymy. Świetne przejście w tempo. Znowu powtórnie to samo. Mamy podanko, Ziyech, ale dlaczego słabszą nogą? Ziyech, halo, przyjacielu mój drogi. Jakbyś uderzył lewitką, to wszyscy dobrze wiemy, że byłaby bramka. Wiem to ja, wiesz to ty, wiedzą to widzowie. A tak jest niebezpieczna kontra i ta niebezpieczna kontra się może zakończyć bramką. Ojoj, ale dziura, ale oj, dobrze, że nie podawał, ale Jerro tam poleciał troszeczkę na raz.
Ale grunt, że się nie zakończyło to niebezpieczną bramką. Niebezpieczną bramką. Albo niebezpieczną akcją, albo bramką. Bramka jest zawsze niebezpieczna. Dobra, Mendy. Ło, ty, on jest taki, kurczę, troszkę dzikowaty. Oj, oj, ale teraz się dałem zrobić. Za łatwo, za łatwo. Po prostu biegł bez żadnego... sprintu, ani nic z tych rzeczy i to się okazało być dla mnie bardzo, bardzo niebezpieczne. Dobra, Kenny Lala. Muszę wejść sobie znowu w ten ferwor takiego grania w piłkę, bo ostatni raz konsolę miałem odpaloną w środę albo wtorek. I to nie jest kłamstwo, bo w czwartek z samego rana poleciałem. W środę wieczorem ogarniałem tutaj kable i tak dalej i Liga Mistrzów. Treningi... No nie, ja chyba naprawdę ostatni raz miałem konsolę odpaloną we wtorek. I tak mi się wydaje. Mendy ma postawną sylwetkę. To prawda, na całe szczęście przeciwnik strzelał Ramosem. Co powoduje, że mamy tutaj chyba teraz lukę, o ile się dobrze orientuję. Tak jest, jest luka, moi drodzy. I musimy uciec z tym. No, dobi! Nie, co tu się stało? Co tu? Jak do tego doszło? Halo, proszę powtórkę. Będzie powtórka czy nie? Nie będzie powtórki. No dobra, trudno. Ziyech, dośrodkowanie. Strzał z gatunku do zapomnienia. Ter Stegen. Próbuję tutaj. Ale patrzcie, otoczyliśmy ich, nie? Awar. W ogóle ile ma sztuczek ten Mendy? On ma 4? Ale ładny przechwyt. Czy Mendy ma 4 gwiazdki sztuczek? O nie, long leg. Halo, co, jakim prawem? 4. 4 gwiazdki sztuczek i 5 gwiazdek słabszej nogi. Cholera. To bardzo dobrze. Kurde, jak na... Zresztą i na bocznego obrońcę, i na defensywnego. Szacun. Chociaż na boczny, no to też jest Marcelo, który już też sztuczkować potrafił i to nieraz. Niby na defensywnym jest Pogba, ale Pogba nie jest takim typowym defensywnym pomocnikiem. Pogba jest gościem, który może niby być ustawiony i jako SPO, i jako SPD, ale absolutnie najlepiej jest grać Pogbą jako typowy po prostu środkowy pomocnik, bo jako defensywny lepszy jest Kante, jako ofensywny no to są też, jest też kilka... Co tu się... Dlaczego najpierw biegł Ter Stegen, potem się nagle zreflektował i się cofnął? Tagliafico, zatrzymanie sobie piłki, Tagliafico się przebrnął tam przez to. Dobra, Ben Yedder, zatrzymanie, fake shot, odegranie, czy komuś do kogo... Polu biegł? Muszę zamienić stroną sobie Awara i tego Mendiego, bo jestem przyzwyczajony, że Awar jest po drugiej stronie, że tutaj zawsze mi biega Veron, a Awar jest na dole, a teraz jest inaczej. Dobra, Roussillon, Neymarito. O, Lala, ładny przechwyt. Mamy Kante, Mbappé, wypuszczenie do Ben Yeddera. Ben Yedder, Ben Yedder, oddanie, wyszło, dobra, Neymar, trzeba gonić, spokojnie, Awar kontra Kenny Lala, Lala powinien tutaj spokojnie go dogonić, przechwyt Kante, taki troszeczkę ryzykowny, ale przechwyt, o kuźwa, to teraz się odwaliło. Teraz się tutaj nie odwaliło, ale Lala całe szczęście się zastawił, Ziyech. Ziyech niecelnie, ale Ziyech ma szansę się poprawić. Nie ma szansy się poprawić. Nie ma szansy się poprawić, bo to już jest koniec. Okej, okay. Tak, wyrównanie. Wyrównanie, zdecydowanie wyrównanie. Trzeba zamienić tych, o, jego mościu w stronę. Dobra. Bardzo defensywne. W ogóle taktyk, ty na pewno będziesz wiedział. Te jakieś są turbo defensywne statystyki, tak, że po prostu tam nie da się przejść, że nie ma opcji, że ktokolwiek przejdzie gdziekolwiek.
że jakaś tam cofnięta obrona, nie wiem, zagęszczenie skrzydła, cokolwiek, jest ponoć, że po prostu broni cały zespół i nie da się przedrzeć przez obronę. Muszę to wykminić na sytuacje, w których bronię w niebezpiecznym meczu wyniku, bo muszę to wykminić, żeby to było na tym takim turbo defensywnym, żeby od czasu do czasu jednak to odpalić. A na 100% na sobie rękę uciąć, że taktyk będzie wiedział, o co chodzi. Myślałem, że to złapie Kante, ale już złapał powtórnie. Dobra, jest Aouar z piłką. Aouar, zagramy sobie dwójkową akcję. Straciliśmy piłkę, niedobrze. Sanchez. Aouar. I Aouar znowu. Kante, proszę mi oddać piłkę. Tak myślałem. Zagęszczenie skrzydła, jedna kreska głębokość, wytyczne, wszyscy cofaj do obrony. I masz furmankę elegancko postawioną. Mówisz? Kurczę, muszę to wypróbować w takim razie. Dobra, Tagliafico. Nie bardzo tutaj coś jest, to sobie przerzućmy na drugą stronę. Tam jest więcej miejsca. Podanie, dobra, spróbujmy znaleźć środkiem kogokolwiek. Ładne podanie z pierwszej, gdyby tylko to było w tempo. Gdyby Mbappé był rozpędzony, może tak, Mbappé ruszał kompletnie z miejsca. Siemaneczko, Fisek! Fisek... Fisek czy Fiseku? Fisku... Fiskus... Fisek, musisz napisać mi tak... Tak literkami, jak powinienem czytać dosłownie ten. Nie wiem, jak się mówi, że jest jakieś wyrażenie na to, żeby napisać tak, jak się czyta. Ale nie wiem jak. Nie wiem jak ono brzmi, nie wiem jak to mam napisać. Ale teraz Ben Yedder, dobrze, no Mbappé, zatrzymajmy sobie piłkę. I Mbappé, podanie na przedpole, tu jest Mendy! Nie, Roussillon! No dobrze, spokojnie moi drodzy. Dlaczego mam lewego napastnika? Jakie mam tutaj ustawione te wytyczne? Defensywne. To czemu lewy napastnik, a nie napastnik? Fisek! Tak myślałem. Czyli po prostu normalnie, Fisek i Alu 5. Jerro! Ajajajajajajaj. Dobrze, moi drodzy, spokojnie. Kante, przejęcie piłki. N'Golo Kante. Neymar, ty bezczelny jesteś, nie? O, fonetycznie! Dokładnie, oto słowo mi... Zgubiłem to słowo. Te słowo. To słowo. To słowo. To o. Tak, dokładnie, to słowo. Zgubiłem. Dobra, Aouar. Trzeba sekurować, bo to jest mecz, który możemy wygrać, ale możemy przegrać. Ale to jest kwestia też tego, że ja nie jestem tak jakby w gazie i ja nie chcę tak jakby szukać sobie usprawiedliwienia ani z tych rzeczy, tylko taka jest prawda, że ja nie jestem kompletnie jakby jeszcze rozgrzany i w ferworze gry. Stąd też ten mecz jest taki wyrównany, można powiedzieć, ale chyba zaraz zrobimy sobie już jakieś zmiany, żeby w miarę zamknąć sytuację albo chociażby strzelić tą jedną bramkę. Cyk, podanko. Ale piła Mendy, Ben Yedder, tak jest, Mendy z asystą, moi drodzy, mówiłem, że ten Mendy to będzie dobry wybór i mówiłem, i Ben Yedder, i 1-0, i bardzo dobrze, i podoba mi się to. Siemoneczko, co cię ominęło? No Ben Yedder właśnie strzelił w rameczkę, jest wszystko pod kontrolą, bardzo fajnie. Kogo by sobie tutaj dać na szpicę? Może tego Rashforda faktycznie za tego Ben Yeddera, żeby był taki szybki? Chociaż to tak kwestia tego zmęczenia. No dobrze, no nie będzie troszeczkę tej świeżości. Może też wydanie James i zobaczymy. Ziyech co obsłużył? Ziyech to jest profesor. Ziyech to jest profesor, naprawdę. Plata o plomo. Dobra, cyk, wszedł Daniel James, czyli mister numer 1, jeżeli chodzi o Foot Champions po 70 minucie. Mendy asystuje, piłkę odbiera. Mówiłem, że to jest dobry wybór. Powiedział mnie, że nie, a ja wiedziałem. A przeciwnik myślał, że ja podam, a ja nie podałem. Ja podam dopiero teraz. Aha, i co? I łysą panu przeciwniku? A ja znowu nie podam, ja sobie wejdę. Ja sobie wszedłem i karny jeszcze, ale zrobiony, Boże. Rewelacja, fantastycznie. Zapomniałeś o Kencie. Zapomniałem o Kencie, bo Kenta nie ma, więc dlatego o nim zapomniałem. Dobrze, moi drodzy, fantastycznie. Kim sobie to strzelimy? Lala ma karne ocenione na 99 i to wiem,
ale ja bym chciał sobie strzelić takim, tylko że Mbappé ma takie słabe. Kurczę, no strzeliłbym Mbappé, żeby ładnie statystyki zrobić, niech będzie Mbappé. I o to chodzi, moi drodzy. I o to chodzi. Fantastycznie, Kylian Mbappé robi Balotellego. O, ale to pierdzie, wow. Wow, panie Mbappé. Pan to jest. No, chłop się nie ruszył, tylko popatrzył na piłkę, jak leci. Gituwa. Mówiłem, że jak się już ostrzeli bramkę, to się, że się otworzy ten worek, bo to była tylko kwestia czasu. Czy tu nie ma spalonego? Jest spalony, niestety. Jest spalony. Co dzisiaj jadłem? Ja dzisiaj jestem w ogóle jakiś team naleśnik, bo rano jak wstałem na uczelnię, to tak ciężko mi było się obudzić, że nie zdążyłem, no kawę ledwo wypiłem tutaj w domu, co dopiero, żeby zjeść coś. Więc jak byłem na uczelni, to zjadłem sobie po prostu naleśnika z serem i tyle. A na obiad zjadłem naleśnika wytrawnego, z kurczakiem, więc jakiś dzisiaj jestem mister naleśnik. Dobra, Rashford, ależ to jest łatwo zrobione, ależ to jest łatwo zrobione. Mendy, nie miałem pomysłu do końca, troszeczkę spieprzyłem, przepraszam. Troszeczkę się już chyba za bardzo podjarałem tym, że tak łatwo tutaj weszliśmy w to pole karne. Nixon, tak być nie może, musi być przytomna gra zachowana do samego końca. Oddaj swojemu koledze klubowemu, dlaczego nie wypuściłeś tego Jamesa. James by się tam rozpędził i by było po zawodach. Dobra, trzeba zaatakować tego chłopa. Mówiłem, że trzeba. I tak jest. Ziomek wybiegł Ramosem. Jest dziurka. Ben Yedder i Neymar. Dobra, czekajcie, tutaj już trzeba sobie zasekurować. Dobra, cofamy się do Kante. Kante wbrane to Sancheza. Przejęcie piłki, Ferland, Mendy. Ej, Mendy, muszę wam powiedzieć, że Mendy naprawdę pozytywne wrażenie na mnie robi. To jest fakt faktem, to jest oczywiście jeden mecz dopiero, ale wrażenie jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Uzupełniają się ładnie tutaj z tym moim całym francuskim środkiem pola. I Kante, i Aouar, Mendy, każdy ma jakieś tam zalety, której ktoś inny nie ma. Jeden ma bardziej postawną sylwetkę, drugi jest szybszy, trzeci coś tam robi, trzeci to, trzeci piąty, szósty tam. Więc fajnie się uzupełniają nawzajem. Mam nadzieję, że ten Seydorf też tutaj wleci ładnie w ten skład i będzie się kapitalnie komponował. Dobra, Mbappé, podanie troszeczkę w stylu FIFA 19. Jest odegranie, jest otwarcie, jest James. Nie, James, jakim prawem nie trafiłeś? To powinno być 3. Wszyscy dobrze wiemy, że to powinno być 3, prawda? Czy przedłużyli Foot Champions? Właśnie się zastanawiałem nad tym, bo ponoć były spore problemy z łącznością wczoraj. Jestem zdziwiony, że nie wydali już komunikatu o przedłużeniu Foot Champions. A ponoć były naprawdę spore problemy z tym, z łącznością. Przecież wywalili też serwery w związku z tym, że tam za zbanowanie Kurta jako w ramach protestu. Więc ja jestem zdziwiony, że nie przedłużyli jeszcze tego Foot Champions, nie dali info. A powiem wam szczerze, że jak jest Foot Champions przedłużone do poniedziałku, to absolutnie najlepiej mi się gra. Ter Stegen nie pozwoli, żeby stracić bramkę w tym meczu. Nie ma opcji. Jerro, to co robi. No to właśnie o to mi chodzi, taktyk, że jestem zdziwiony, że jeszcze nie poszedł komunikat. Czy były już nagrody? Były nagrody, przyjacielu. Czy coś tam siadło? Niestety. O, to przeciwnik tak odważnie. No nie, czemu nie dałeś strzelić? Sędzia, ubie głupi. Przecież on by strzelił do bramki stąd. Już poza, w połowie byliśmy, już by był gol. I to piękny. Ale nie. No dobrze, no, zwycięstwo to zwycięstwo, tak? 2-0, no okej. Znaczy, no 2-0 zwycięstwo, bilans to 1-0. Ale mimo wszystko, tak czuję taki troszeczkę niesmak. Moi drodzy, ja nie chcę nikogo wskazywać palcami, ale wy sami zobaczycie, kto jest zawodnikiem meczu. A byłem hejtowany. A byłem ciśnięty. A co? A się okazało, że jest fantastyczny. Ter Stegen tylko 3 razy musiał interweniować w ciągu całego meczu. Bramki zdobył Mbappé i Ben Yedder, więc nasz duet strzelecki się spisuje tak, jak powinien się spisać od samego początku. Zobaczmy sobie raz jeszcze, moi drodzy, jak tutaj Ziyech wszystkich odnalazł, bo to jest naprawdę dobra piła. To jest naprawdę bardzo dobra piła. Jak... No, w pierwszej kolejności z tego ujęcia, no to co, Ben Yedder, nie?
ale nie, właśnie, że nie Ben Yedder, tylko piła do Mendiego. Mendy wybiega, od razu piłeczka na przedpole, ale to poklepali. Wow, szacun, Ziyech naprawdę piła. Ziyech piła naprawdę dobra. Czy ja tutaj jakoś chciałem jakąś lepszą kamerę, która by tak pokazała tego, tak na wskroś całe to podanie. No i tutaj to widać ładnie. Ramos przybiega do Mendiego, odpuszcza krycie. Oddajemy do Ben Yeddera. Ben Yedder jakimś kartoflem tam, mniejsza z tym, jaki to był strzał, najważniejsze, że był celny. I że oczywiście dał nam pierwsze zwycięstwo. Okej, okay, udało się nam wykonać SBC 80+, rozbudowa. Zobaczymy, czy cokolwiek z tego interesującego pójdzie. Czy będzie jakiś fajny zawodnik. Znając życie nie, chociaż ja w sumie zrobiłem jedno to takie SBC i trafiłem tego Kerrera. Future Stars, czy tam Headliners? Nie, Future Stars, różowy. Boże, już tych eventów było tyle, że... Forsberg. No, jest to zawodnik. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Dobra, zmiennokształtny na wypożyczenie 5. Zobaczymy, moi drodzy, czy coś z tego pójdzie bardziej interesującego. Może Cristiano Ronaldo. Może tutaj będzie Cristiano Ronaldo. Jest Richarlison. Wcześniej tego Richarlisona nie wzięliśmy, no to teraz już raczej wypadałoby wziąć tego Richarlisona. Chociaż z drugiej strony taki Rashica. No moi drodzy, chyba weźmiemy sobie Rashicę, nie? Rashica lepszy. Albo Alaba. Myślę, że Alaba. No bo taki Richarlison. Nie. Albo... Ej, ale Arnold? W sumie Arnold ten na środek pola. Ja chciałem tego na środek pola Arnolda, więc... No dobra, tak, wiem. Wszyscy wiemy, że jesteśmy, że jestem największym pranksterem na świecie. Richarlison, chodź. Zobaczymy, czy faktycznie jesteś takim kotem i czy zasługujesz, żeby być wart tyle, ile jesteś wart. Bo jesteś wart sporo. Zdecydowanie sporo jesteś wart, chłopie. Richarlison może być kozak. Może być, tylko teraz kminie, jak ja bym to miał tutaj ewentualnie ustawić. Ligi angielskiej, kogo ja tutaj bym miał? Z ligi angielskiej w sumie jakoś tak wyszło, że jedynym zawodnikiem, którego mam... No to jest mój N'Golo Kante! N'Golo. Chyba, że dam sobie tutaj Davida Luiza i przemieszam jeszcze to tak, ale to już w ogóle będzie wtedy tak namotane, że szok, niedowierzanie. Ale jak dam tutaj Davida Luiza, jak dam tutaj Richarlisona, to oni są na 8 punktach zgrania, ten jest na 7, to jest kijowy. A jak dam lewego obrońcę z ligi angielskiej, a pewnie takiego mam, tak mi się wydaje przynajmniej, że mam, a z ławki go wpuścić, no to ta... O, moi drodzy... Ej, no mam w sumie lewego obrońcę z ligi angielskiej, no hold on. Tylko ten Ben Yedder mnie trochę boli. Ten na Ben Yedder na 7 punktach zrania mnie troszeczkę boli, szczerze powiem. A ten to jest w ogóle na 8, czemu tak? Czemu ten tutaj jest na 7, a ten jest na 8? I teraz też jest na 8. No na 7. Co jest? Chyba, że ja jestem pijany i albo coś, ale... No dobra, spróbujemy, moi drodzy, zagrać tak jak jest. Spróbujemy zagrać tak jak jest. Tylko numer na koszulka, dobra, 15 nie będzie. Może mnie to nie będzie aż tak turbo radzić po oczach. Zobaczymy, no troszeczkę się będziemy bawić tymi składami, tak? I w porządku. Lojalność może nie, no jeden i drugi lojalność mają i to sporo. Ale no nie wiem, no. Utwórzmy sobie grę. Van Aanholt, patrzcie, trafiony player pick i od razu wleciał do składu. Bang, chłop od razu debiut ma. Jaki skład ma przed... Wow! Ale fajne seria! Dobra, cyk, moi drodzy. Czy będzie specjal na 500 tysięcy subskrypcji? W sensie, patrząc na to, że jesteśmy od 3 miesięcy na 449 tysiącach subskrypcji i nie możemy przebić... I nie możemy przebić
tego progu 450, to wydaje mi się, że nigdy w życiu już tego specjalu na 500 tysięcy nie będzie. Chyba że się przebranżowię w końcu i zacznę nagrywać tego Minecrafta, jak chciałem, czy cokolwiek innego. Tak jak mówiłem, i Elo 5. Dobra, ładne podanie do Mbappe od razu. Troszeczkę tutaj poklepa... Mbappe! Halo! Przeciwnik jest trochę do... Tak, sprawia przynajmniej wrażenie, chociaż też nie chcę... Dobra, nie będę nic mówił, nie chcę wychodzić na pewniaczka. Dobra. Nexion, pokora. Pokora przede wszystkim. Tak, to ale ty powinieneś o tym... Bożeż ty, mordę kopany! Nic nie mówiłem! Nic się nie odzywałem! Nawet proszę mi tego nie wypominać. Do kogo? Pokora, tak, ja jestem pełen pokory. Przeciwnik, szacun, dobrze rozgrywa piłę. Świetne zagrania. I teraz Awar. Awar. Bardzo dobrze. I podanie do Awara. I mamy odegranie. Dobra, Richarlison, może hukniemy. Handanowić. No dobrze, jakie ustawienia kamery? Domyślnie. Jeszcze raz, dobrze, powtórkę. Richarlison dośrodkowuje. W sumie się miałem pytać właśnie, dlaczego on dośrodkowuje. No nie będzie, skoro tak, no to... dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Dobra, Richarlison, no dotknij! Tak, dobrze. O, Richarlison z bramą, patrzcie, halo. Ej, o co tu chodzi? Wszyscy ci... ci shapeshifters, których wsadzam do drużyny, oni albo jakieś asysty ładują, albo brameczki. No hopy są dobre. W sensie to otwiera dużo możliwości, jeżeli chodzi o pomijam fakt takiej zasadności tych kart i tęsknię za eventami, które się były w jakikolwiek sposób powiązane z prawdziwą piłką. Naprawdę, w sensie taki event, że coś się dzieje w piłce nożnej i są karty takie jak, nie wiem, Team of the Group Stages i dostajesz kogoś, kto zagrał super w fazie grupowej Ligi Mistrzów, nie? To by było sztos. Jaki typ? W trzeciej minucie ocenia gościa. Chłopie, ja w trzeciej minucie wiedziałem wszystko. Numer jego konta, stan konta, pin do karty, te trzy cyferki z tyłu, których nigdy nie powinieneś podawać gdziekolwiek w internecie. Ja wiedziałem to wszystko od razu. Richarlison jest dzik. Quadrado obronił. Dobrze, Richarlison. Może do brameczki dorzucimy dośrodkowanie. Handanowić jednak łapy. Ale muszę powiedzieć, kurczę, ten Richarlison bardzo silny jest. Nie wiem, ile on ma fizyki. Czy ktoś wie? Oglądam ciebie od 3 lat. Powiedz proszę, czy będziesz nagrywał kiedyś Fortnite? Nie wykluczam, ale znając swoje podejście do tego, że nigdy w życiu się nie przebranżowię, mimo już pierdzielę o tym od 3 lat, to znając życie, nie. Czy zmienia faktu, że... Czy chciałbym? Tak. Oj, to teraz się rozjechałem. Czy był spalony? Błagam, powiedzcie, że był spalony. Był spalony. Ale rozjechałem się niemiłosiernie. W sensie tak bardzo, bardzo nieładnie. Nie, Dalbert. Gdzie ty mi tym Dalbertem tu, co? Szybciej z tą lodziarnią. Dobra. Dobrze, że nie odwizał mi żadnego karnego z dupy, ani z tych rzeczy, za tamte potknięcie. Bo byłbym zły. Tak, Richarlison. Richarlison, podanie na górę! To nie jest góra! Co ty w ogóle robisz, gościu? Oddanie do Dawida Luiza. David Luiz! Gdzie? Gdzie? Do kogo? Mbappe! O co tu chodzi? Najgorszy gol na świecie, nie? Kompletnie nie chciałem, nie jestem za... Nie, to się nie liczy, jest 1-1. Co za gówno gol? Beznadzieja. Ja pierniczę. I chcesz podać ładnie? Chcesz zrobić składną akcję? Nie, oni mają lepszy pomysł. Co z tego, że w koniec końców piłka wpadła do siatki? Mam to wyrąbane. Ja chcę, żeby moi piłkarze robili to, co ja im mówię, że mają robić, tak? Przepraszam, się skonwersowałem. Dobra, Lautaro Martinez.
N'Golo Kante. Si, señor. Un Richarlison. Ah, una masacra, señora. Dobra, cyk. Kante. Halo. Halo. Dobrze, jest. David Luiz. Bengtsson. Jeder. Dobra, poczekamy na tego Mbappé. Jest to Miyasu. O, dzień dobry. Z kim walczę na gali boksu? To jest śmieszna sprawa, bo jak się okazało, dowiem się na tydzień przed. Będzie zorganizowana konferencja prasowa, będzie transmisja na żywo na Facebooku i tam się dowiem, z kim walczę, tak ostatecznie. Luis, z takimi podaniami to ty się, chłopie, nie popisałeś. To chociaż teraz odbierz piłkę. Nie odebrał piłki, jeszcze ona doszła do kosty. Dobrze, że był spalony, ale no... Jakim prawem? Dobra, cyk, Varane. I bęk do tyłu. I do przodu, i do tyłu. I tu, i tu. I świetna strata. Kapitalna. Bardziej z dupy stracić się piłki nie dało, co? Dobra, Ter Stegen to łapie. Dobra, Mbappé, czy będziesz do tej piłki? Powinieneś być do tej piłki. Jest do tej piłeczki, moi drodzy, super. Mbappé, podanie do Awara. Awar. Ale no czemu nie strzelał z piersi? Czemu boczna piłka? Co tu się dzieje? Dlaczego ten Richarlison przyjmował piłę, zamiast strzelać z pierwszej? Asysta Rainbowem by była. Ładna brameczka. A tak, no to dupa. Niepoważne. Dlaczego nie Fame MMA? Ponieważ to jest gala charytatywna. Charytatywna gala, którą organizuje prezes Fundacji Cancer Fighters, na którą się zbiera pieniądze, a prywatnie mój bardzo dobry znajomy. Więc dlatego. Pokonałbym cię. Zesrałbyś się, a nie pokonał. Teraz, moi drodzy, zamieniłem ich stronami i lecimy dalej. Czy mam Kenta Road to the Final? Nie mam niestety. Nie mam niestety. Przespałem jakoś jego SBC, tak jak przespałem w zeszłym roku SBC o Marcosa Alonso Road to the Final. I zrobiłem go dopiero gdy już wszystko, no gdy te SBC na sam koniec wróciły powtórnie. No to tak samo teraz wygląda sytuacja tutaj. Mbappé do Luisa, Luis odda do Mbappé, nie odda do Mbappé. Kante. Cy. No, dzisiaj to chyba wszystko przeciwko. Po co podawałeś? Po co podawałeś? Niech mi ktoś wyjaśni, o co chodzi z tymi strzałami w tym meczu. Ziomal miał jeden strzał. Ja mówiłem, że ja go przeczytam w trzeciej minucie, ale FIFA bardzo nie chce, żebym ja ten mecz wygrał. Nie możemy się dać. Jezus Maria. Ja też nie mam Kenta, ale cieszę się, bo mam Babu. Wiecie co, ja bym sobie chciał chyba kupić tego Jimeneza z Wolverhampton, bo ja bardzo trzymam kciuki w Lidze Europy za Wolverhampton. Bardzo bym chciał, żeby wygrali tę Ligę Europy. Tak jak u nas w karierze się to wydarzyło, tak bardzo bym chciał, żeby w rzeczywistości też się to stało. Jezu, dokąd ty zagrywasz te piłki? No fajnie, dobrze, cieszę się, że ta piłka dotarła na miejsce, ale no to jest szok. Halo, czat coś śpi. Czat, jak ktoś to słyszy, to proszę o napisanie słowa pomidor na czacie, bo jest taka cisza, że no, mam wrażenie, jakbym streamował, tylko robił prywatnego streama dla trzech osób, nie? A takie prywatne streamy dla trzech osób, to z tego, co słyszałem, to na innych stronach, nie? O, jest! Pomidorów jest od... Teraz jest od pomidorów od zarobania. To co wcześniej? Zero interakcji, co? Dobra, tylko bym nie stracił bramki, bo się zdenerwuję.
Przeciwnik z drugim strzałem celnym na bramkę zaraz będzie leciał. Luis, ty musisz tam... O Boże! To będzie ciężkie. Ciężkie 30 minut przed nami, moi drodzy. Celność zerowa. Nie wiem, dlaczego tutaj jest Awar, a Richarlison się cofa. Teraz w końcu podanie jakieś normalne. Sztos. Ben Yedder. Do Mbappe. Mbappe. Do Kante. Kante. Cofnięcie. Znowu Mbappe. Mbappe stracił. Kurczę, no od Luisa muszę szczerze powiedzieć, z ręką na sercu. Ja wiem, że Luis ma w sumie niby 91 punktów overalla, ale Mendy mi się fajniej grało niż Luisem. Mendy był taki bardziej dynamiczny. Luis mam wrażenie, że jest jednak odrobinę bardziej lotskowaty. Ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja opinia. Dobra, zrobiłem sobie, moi drodzy, zmianę. I wiecie co, ja chcę zobaczyć, jak ten hop się spisuje w roli napadziora. Tak po prostu typowo jako striker chcę zobaczyć, jak się będzie tutaj spisywał. Na SPO wpuścimy sobie Jamesa. No i tyle, wpuścimy sobie Jamesa, nie? Bardzo ofensywne, spoko, tylko zamienimy to tak. I okej. Okay. Czy zrobiłem już Seydorpa? Brakuje mi jeszcze dwóch icon swapów. I będzie zrobione. Jak inne przygotowania do gali? W porządku, no muszę sobie teraz na marzec ogarnąć catering. W sumie to lada moment. Ale poza tym git. Dobra, pan Anhold. Jutro trening, jutro sparingi. Dobra, znowu Van Aanholt, Richarlison. Zagramy sobie na dół, tutaj jest znowu Van Aanholt. A Van Aanholt zagra sobie tu do Jamesa. I James przez... no nie przestrzelił, ale prosto w Handanowicie. Dobra, jeszcze raz, dośrodkowanie, Richarlison. Luis! Nie, okej. Okay. Dobra, Hierro. O! Okej, to dajcie mi teraz kogoś, kto potrafi strzelać. Richarlison, czy ty potrafisz strzelać, czy jest ktoś tutaj lepszy od ciebie? No Luis ma lepsze staty, moi drodzy. Spróbujemy sobie Luisem strzelić. I tak jest. Bardzo ładnie. Misję David Luis. Bezpośrednio z rzutu wolnego. Piękny spadający liść. Cyk. Dobrze, koniec tej nerwówki, bo... niepotrzebna tutaj była, kompletnie. Dobra, Richarlison do Jamesa, James na dół, jest Awar. Richarlison, o świetny zwód. Richarlison, mamy przejście z piłki. Kurczę, muszę jeszcze opanować te mikroruchy do końca. Tak, lepiej muszę opanować mikroruchy, żeby to wszystko banglało. Coś pięknego, a dziękuję pięknie. Brameczka taka... No nie było tak czysto, soczyście okienko, że idealnie, ale myślę, że tak czy siak, no gol. Gol myślę, że całkiem w porządku, nie? Nie no, gdzie? Halo, przeciwnie. Proszę mnie nie rozwalać. Richarlison, dobra, James. Bang, odpal wroty. Ależ odpalił. I bang, wypuszczenie. I... Czemu tam był Awar? Nie Richarlison albo Mbappe? Nie wiem. Wiem, że trochę żeśmy się tam zamieszali. W ogóle, czy ktoś z was dzisiaj oglądał mecz Brighton Crystal Palace? Jezu, jak wy byście zobaczyli, co odwalił Zaha i w ogóle atak Crystal Palace, co oni odwalili w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry? No przecież to jest po prostu komedia, co się tam stało. Kante, ładnie, Mbappe do Richarlisona i aleluja, w końcu, bo tutaj nie mogło być innej opcji, moi drodzy.
Ja mówiłem, że typ po 3 minutach, że on jest do zrobienia na gładko, a wy mi nie wierzyliście. A to była jedna, to była pierwsza i ostatnia akcja tego gościa w tym meczu, nie? Baran chyba jak na złość chciał kopnąć powietrze zamiast piłki. Spoko. I James. Ale dobra piła. I jest Richarlison, mój drogi. Jest Richarlison. I Richarlison, i jednak broni Handanowicz. Mecz słaby jak na razie. No lepszy już nie będzie, bo się zasadniczo kończy, nie? Więc cóż... No wybacz mi, ale... Przepraszam, że zwycięstwo 4-1 nie jest satysfakcjonujące. Dobra, moi drodzy. 2-0 w Kilansiku. I w porządku, byleby tak dalej do Silvera 1 i można się spać. Dobra. No szkoda tej całej akcji, troszeczkę kuriozalna była. Niektóre bramki tutaj były naprawdę kuriozalne. Ale grunt, że wpadały. To najważniejsze, tu jakieś pudła, tu jakieś obronione strzały. O tu, tego nie jestem w stanie ogarnąć. Czemu to było przyjmowane zamiast strzelane? No tym bardziej, że miał naciśnięty przycisk strzału, nie? Jest strzelanie naciśnięte. Chłop przyjmuje. Nie wiem czy. Tu co było obronione? O tak, tu mógł być to, mogło to być strzelone dużo, dużo lepiej. Ale tutaj? Jestem ciekawy tego uderzenia. No jak profesor! Ładnie, skąd ten David Luiz? Wypożyczony! No i bardzo w porządku. Też mi się to podoba. Też mi się to podoba, jak najbardziej.